Witam Ciebie w podcaście Od Talentu do Spełnienia. Nazywam się Taisia Laude. Kocham żyć spełnionym, radosnym, szczęśliwym życiem i pomagać innym żyć dokładnie tak samo. Czym będziemy się tu zajmować? O czym będziemy rozmawiać? Oczywiście będziemy ekspercko rozmawiać na temat testu Gallupa i wszystkich istniejących na świecie narzędzi, które mogą Ci pomóc odkryć Twoją naturalną moc, czyli Twoje talenty. Będziemy rozmawiać o wartościach, marzeniach i o tym wszystkim, co się składa na formułę geniuszu i co prowadzi do Twojego spełnienia przede wszystkim. Ponieważ ja wierzę, że od spełnienia się wszystko zaczyna. Sukces, dobra materialne są efektem ubocznym spełnienia i tego nam wszystkim życzę, tego wszyscy w głębi serca pragniemy. Zapraszam Ciebie. Witam Ciebie serdecznie. Dzisiaj przychodzę do Ciebie z talentem indywidualizacja. Słuchajcie, znowu talent z domeny relacyjnej. No po prostu jesteśmy mocno relacyjni w Polsce. Co ja mogę zrobić? Ponieważ jak wybieraliśmy te talenty? Słuchajcie, wzięliśmy top talenty z grupy przebadanych ludzi u nas i empatia była na pierwszym miejscu, współzależność na drugim, bliskość na trzecim, a indywidualizacja na czwartym. I w taki sposób zaczęłam nagrywać serię nagrań o talentach, ekspercko o talentach albo esencja o talentach. Osoby z talentem indywidualizacja są zaintrygowane unikatowymi cechami innych ludzi. Mają dar, który pozwala im połączyć zupełnie różne osoby w taki sposób, aby mogły ze sobą efektywnie współpracować. Słuchajcie, z tym talentem są fenomenalni HR-owcy, rekruterzy. Jeżeli rekruter czy pracownik działu HR ma talent indywidualizacja, to naprawdę kocha swoją pracę. Dlaczego? Ponieważ to są ludzie, którzy w sposób naturalny widzą, kto co mógłby robić dobrze, kto do czego właśnie ma jakiś talent. I jak pracowałam z ludźmi z talentem indywidualizacja, te osoby potrafiły wręcz często zgadnąć, może nie idealnie, ale zgadnąć 2-3 talenty z top 5 osoby, z którą właśnie mają do czynienia. To jest talent niesamowicie intuicyjny. Ma ogromnie rozbudowaną intuicję. Są 3 najbardziej intuicyjne talenty we wszystkich 34 i wśród nich jest wizjoner, futuristic, strateg i indywidualizacja. I tej intuicji trzeba bardzo ufać. U indywidualizacji jest to intuicja oczywiście nakierowana na ludzi. Jestem osobą, która do wszystkiego podchodzi w sposób indywidualny, co wynika już nawet z nazwy talentu. Będę w różnorodności ludzkiej dostrzegać potencjał, a nie problem. Słuchajcie, tak jak większość z nas, kiedy patrzy na tłum ludzi, jeżeli nie mamy tego talentu wysoko rozwiniętego, to widzimy tłum ludzi. Indywidualizacja, kiedy patrzy na tłum ludzi, widzi niesamowite każdego człowieka i widzi, co go wyróżnia, widzi, jaki może mieć potencjał, widzi coś indywidualnego, coś niepowtarzalnego. Po prostu dla nich czegoś takiego jak tłum, wszystko jednakowe, nie istnieje. Wnoszę zrozumienie ludzi, które umożliwia określenie ich roli, na przykład w zespole. Dokładnie to, co już powiedziałam, cudowni rekruterzy, cudowni liderzy, cudowni menedżerowie, cudowni pracownicy działu HR. Oczywiście ten talent się przydaje w różnych rolach, ale z mojej obserwacji, z ludźmi, z którymi współpracujemy, to jest tam, gdzie on, jak to się mówi, is thriving, czyli najbardziej znajduje zastosowanie. Czego pragnie indywidualizacja? Pragnie indywidualnych oczekiwań, które są dopasowane do danej osoby. Czy talent indywidualizacja najbardziej rozumie ruch talentów Gallupa i ruch mocnych stron? I w ogóle dlaczego to jest tak ważne? Ponieważ dla nich to jest naturalne, że oczekiwania, zadania, cele muszą być dopasowane do talentów osoby. Jeżeli ktoś jest osobą do ludzi, to powinien być dopasowane zadania, mieć dopasowane zadania do tego. Jeżeli ktoś jest osobą do liczb, do pracy przy komputerze, powinien mieć dopasowane zadania, oczekiwania do tego, tak? I dla indywidualizacji to jest klarowne. Co kocha? Ten talent kocha, kiedy ludzie robią to, co wychodzi im najlepiej.
Po prostu kiedy może obserwować, że tak się dzieje, kiedy może się przyczynić do tego, czuje się wyśmienicie. Nie znosi mierzenia wszystkich jedną miarą. Kiedy, bo właśnie to, co mówiłam, kiedy porównujemy się do siebie, nie widzi sensu w porównywaniu ludzi, ponieważ jak można porównywać mnie do kogoś, bądź kogoś do mnie, jeżeli my jesteśmy tak różni, tak wyjątkowi, tak niepowtarzalni. Na co musi uważać indywidualizacja? Musi uważać na poświęcenie potrzeb grupy dla potrzeb indywidualnych. Tak, wielkim niebezpieczeństwem indywidualizacji jest to, że może popaść w taki nawyk takiego prorokowania i wróżenia często z fusów. Ze względu na to, że widzi potencjał u ludzi, bo tak jak cały czas podkreślam, każdy talent trzeba rozwijać, trzeba nad nim mocno pracować, żeby on się stał darem, błogosławieństwem, a nie przekleństwem. I też, kiedy my komuś radzimy czy rozmawiamy, to musimy być bardzo ostrożni na to, żeby to było spójne z osobą, z którą rozmawiamy, a nie mamy jej mówić, że ja tak czuję, ponieważ mamy indywidualizację i ty tak masz, bądź taka jesteś, taki jesteś. I tu jest niebezpieczeństwo tego talentu, że z racji tego, że mają tak ogromną potrzebę pokazywać ludziom ich unikatowość, mogą zacząć tego nadużywać w świadomy bądź nieświadomy sposób i tym samym zrujnować i zespół, i organizację, i fajne relacje, bądź nawet komuś popsuć życie, ponieważ narzucą mu wizję, która nie do końca będzie spójna z wizją, pasją czy marzeniami człowieka. Oczywiście człowieka, do którego przekazują to, co czują. Także z racji tego, że to jest talent intuicyjny, tak jak powiedziałam, oni bardzo mocno czują, ale muszą swoje uczucie zawsze zweryfikować z człowiekiem, wobec którego to czują. I często może się okazać, że to jest strzał w dziesiątkę, a często może się okazać, że nie, akurat tutaj nie miałeś racji. Tak jak każdy talent, może mieć rację, może się mylić, tak? I tak jak cały czas powtarzam, bardzo jest ważne, żeby talent był odwrócony na innego człowieka, żeby na nim pracować, żeby go rozwijać i żeby oddawać go innym w najbardziej dojrzałej, najpiękniejszej postaci. I na temat indywidualizacji też gdzieś w opisie znajdziesz link, gdzie będzie szerszy opis, gdzie będą wypowiedzi ludzi z tym talentem. Robimy ja i mój zespół to po to, żeby pomóc Ci żyć w spełnieniu, być najlepszą wersją siebie, więc się rozwijaj, pytaj, czytaj, badaj i po prostu używaj swojego wewnętrznego geniuszu do pięknych, cudownych rzeczy, do których jesteśmy stworzeni i powołani. Jestem tego pewna. Życzę Ci cudownej reszty dnia. Do zobaczenia, usłyszenia. Pa, pa. Dziękuję Ci za Twoją uwagę. Wierzę, że ten podcast, ten odcinek Ci się podobał. Napisz, co dla Ciebie było najważniejsze w tym, co dzisiaj usłyszałaś. Podziel się tym odcinkiem z najbliższymi, z tymi, kto może z tego skorzystać i oczywiście subskrybuj, żeby być na bieżąco w temacie spełnionego, radosnego, niesamowitego życia, które wiem, że jest Ci przeznaczone. Do usłyszenia. Cudownego dnia. Taisia Laude.